Jest niedziela, 26 lipiec. No i idę sprawdzić te miejsca, gdzie w piątek nas zostawiałem dla innych, i kurki, i borowiki, ale tylko wyszedłem z domu, zaledwie 25 metrów od domu. Patrzcie, jaki tu śliczny borowiczek stoi, szlachetny. No, śliczna perełka, ani nie ugryziony. Piękny. Takie boruski to jest cudo. Nawet nie skubnięty przez ślimaka. Ale ja tak z ciekawości chcę zobaczyć te miejsca, gdzie pozostawiałem te grzyby w piątek, żeby inni mogli sobie nazbierać. Ciekawy jestem, czy wszystkie wyzbierane, czy gdzieś coś zostało. I tylko te miejsca chcę wam pokazać. Jeżeli by było wyzbierane, no to fajnie, chociaż inni się ucieszą. Ucieszyli. Gdyby nie były wyzbierane, no to będę chciał je wyzbierać, bo szkoda, żeby się zmarnowały. Tu zostawiłem prawdziweczka też ostatnio. Patrzcie, ślicznotka, zdrowiutka. Niesamowicie. Tylko ślad po nim został. Ale spójrzcie. Tam stoi drugi. Że tego drugiego nie widzieli? Tego ja poprzednio nie widziałem. Ale jak ktoś tamtego wyciągał, a tu takiego ładnego nie zauważył. Co prawda trochę pogryziony, ale zobaczymy, może będzie zdrowy. Spójrzcie, te kureczki zostawiłem w piątek. Mamy dzisiaj niedzielę i tych kureczek nikt nie wyzbierał. To jest taka dość ładna gromadka. Nawet trochę podrosły. Choć tak bardziej trochę podeschły. Ale co dziwniejsze. Stoi tu samochód. No widzę, że ten czerwony również stoi, którego wam pokazywałem w piątek. Ale jak wyrósł. Kto oglądał w piątek ten filmik, to będzie wiedział, jak wyglądał wcześniej. A teraz wygląda trzy razy większy. I spójrzcie. Nikt go nie zgarnął, chociaż tu jest droga. Dosłownie 7 metrów od drogi. No to już ślicznotkę weźmiemy też. Ale bardzo siedzi. To siedzi. No spójrzcie, te kureczki też stoją
co zostawiłem w piątek dla innych, a jakoś inni nie trafili w to miejsce. Ale tu zaraz obok jest drugie miejsce i tamto miejsce jest wyzbierane. A tu gdzieś obok takie piękne stały i tu nikt nie trafił. I nawet ich tu sporo stoi. Zostawiłem w piątek, no to już mamy dzisiaj niedzielę. To w zasadzie 3 dni. O, tu 3 dni czekały grzybki, żeby ktoś je tu zgarnął. Ale nikt nie trafił. Stoi borusek chyba. Taki starszy. Tu jaki borusek schowany. Tamten był jednak robaczywy. Nie mocno, ale zostawiłem go. Zobaczymy tego. Ta perełeczka. Tu w piątek zostawiłem sporą ilość borowików, ale to już chyba będzie raczej wyzbierane, bo widzę, że już tu trzeci samochód stoi. I tu raczej borowiki to będą już wyzbierane. Przeszedłem się po tych wszystkich miejscach, gdzie w piątek pozostawiałem te borowiki. Nie ma nigdzie ani jednego, wszystko jest wyzbierane. Ten to jakiś nowo wylazły. Jego nie było w piątek. Ale tu obok był piękny. I tu widzę, że 3 samochody stoją. To miejsca oblatali. No tu jednego jakiegoś przegapili. Zobaczymy, czy będzie zdrowy. A no spójrzcie. Do tego miejsca nikt jednak nie trafił. Jakie tu boruski zostawiałem w piątek, tak nadal stoją te pogryzane. Tu niektóre nowe wyrosły. Tu jakiś liczny. O, tu następny. Tam widzę też stoi. Również. O! Dobry. Dobry. No właśnie, kurde, spóźnił się. O, jaki ładny prawdziwek. Czemu pan nie był? Nie zbieram, tylko filmuję. A, ale piękne. No i tu był taki okaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam dalej stoją również. No. Piękne. No ten to kawał. O. Tu, 1, 2, 3. To widziałem, dopiero zacząłem je filmować. O, 2 małe, 3 małe. Dobra, to są pańskie. No, ten okaz. No, ja tu filmowałem w piątek wam. I on był 4 razy mniejszy. Tak pięknie poszedł. No i jeszcze nie wygląda na takiego bardzo starego. Ale kurde. Teraz zostały 3 dni. Celowo je zostawiłem. Żeby ktoś tu sobie zebrał. A w zasadzie jak zacząłem je filmować, no to grzybiak przyszedł. Tu jest też piękny.
którego też w piątek widzieliście, ale tam te perełki wysypały następne. Tu stoi jeden, tu drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Spójrzcie, ile tu kureczek stoi. Pięknie wysypane. Ale nie to chcę wam pokazać. Te kureczki to tam swoją drogą. Te prawdziweczki, co tam zbierałem. No i spójrzcie, że ten ogromny okaz, on jest zdrowiutki. On jest cały zdrowy. Choć nawet już nadciąłem mu tu brzeg, żeby zobaczyć, nie? I patrzcie, że nawet jednej dziurki nie ma. Zobaczymy później. Tego ślicznego to na wierzch położyłem. O, ten, dajmy na to. Przecież, kurde, też już nie młody. A zdrowiutki. Zdrowiutki. Takie nawet ogryzki, które są powygryzane, a zdrowe. Tu taki nawet szczępek. O, kurczę, działa. Tu nawet taki szczępek. On miał tam jedną dziurkę. Ale żeby taki był również zdrowy, jego tam się pookraja w domu. No i kurczę, w miarę tych zdrowych to tam stało. Ale najbardziej mnie dziwi ten okaz, że on był zdrowy. O. Kurczę, może deszczyku będzie trochę. Słychać burzę. No ja i tak już do domu gonię. To tylko wyzbieram po drodze, jeżeli coś się trafi, to też. Ale już idę do chaty. W zasadzie to już nie ma gdzie ładować. A jeszcze stoją kureczki. To już takie bardziej podsuszone. Ale ja tu już mam i tak pełen koszyk. Te można by wyzbierać, by mogły być do osuszenia. One już częściowo podeschnięte. To nawet dużo wody w sobie nie mają. Ale już gonię do domu, kurde, i dojść nie mogę, bo... A tu korci jeszcze zajrzeć, a tam i kurczę, ale i tak pełen kosz. Mimo to, że dzisiaj narodu, bo to niedziela. Ale 50% grzybów, te co zostawiłem w piątek, nie było wyzbieranych. Musiałem dane pozabierać, bo by się zmarnowały.